Arkadiusz Milik w Juventusie. Bianconeri wypożyczają Polaka z Marsylii i dopinają transfer Leandro Paredesa. Włoskie kluby poznały swoich rywali w Lidze Mistrzów. Sprawdzamy reakcje dziennikarzy na grupy Interu, Milanu, Juventusu i Napoli. Powiemy również o transferze Samuela Umtitiego do Lecce, a na koniec zapowiemy dzisiejszy hit Serie A, to znaczy Lazio kontra Inter. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, amici Sportivi. Piątek 26 sierpnia 2022 roku. Dzień dobry. Buon NRD Za chwilę weekend, ale w tym tygodniu, przyznacie, sporo się działo, zwłaszcza wczoraj wieczorem. Losowanie grup Ligi Mistrzów, oczywiście z udziałem Włochów, ale to nie koniec. Dzisiaj Liga Europy, Liga Konferencji. Słuchajcie, zanim do tego chciałbym przypomnieć, że jednym z naszych partnerów jest pod stadionem sklep, w którym w dobrej cenie... Możecie kupić koszulki tegorocznych, między innymi tegorocznych uczestników, właśnie Ligi Mistrzów, w tym czołowych włoskich klubów. Serdecznie zapraszam, link zostawiam wam w, wam w opisie. Zostańcie ze mną, drodzy amici Sportivi, do końca tego przeglądu. Dziękuję też za subskrybowanie tego kanału, za każdą łapę w górę, którą pozostawicie pod tym filmem. No i za każdy komentarz jestem bardzo ciekawy Waszych reakcji, chociażby na wynik, rezultat wczorajszego losowania na losy. Jak przewidujecie włoskich drużyn w fazie grupowej Ligi Mistrzów? O to pytam również w rubryce Domanda del Giorno, do której naturalnie nawiążę, a na koniec przypomnienie o jednym z materiałów, który pojawił się na naszym kanale, ale to na finał. Tymczasem, drodzy amici Sportivi, serdeczne pozdrowienia dla was i dla was, drodzy słuchacze, na Spotify, MPGO i wszędzie, gdzie słuchacie tego przeglądu prasy w formie podcastu. Ja już zapraszam was na Primo Piano, czyli oczywiście przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, czyli tradycyjnie. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Na okładce każdego z dzienników Amici Sportivi pojawia się dzisiaj oczywiście notka o losowaniu grup Ligi Mistrzów, no może poza dziennikiem Il Romanista, który z wiadomych przyczyn informuje o dzisiejszym losowaniu grup Ligi Europy. Najbardziej wczorajsze losowanie przeżywa, jak się okazuje, Gazzetta dello Sport, która kusi się dziś o najbardziej szczegółową analizę sytuacji włoskich klubów, dlatego do niej absolutnie zajrzymy. Corriere dello Sport skupia się przede wszystkim na dzisiejszym ligowym hicie, czyli starciu Lazio-Inter, Sifa Sul Serio robi się poważnie, głosi hasło z jedynki dziennika. Zaś Tutto Sport pisze o Miliku i Paredesie w Juventusie i uwaga o Ronaldo w Napoli. Tak, Cristiano Ronaldo w Napoli. A ponieważ to jedyna wzmianka o tym potencjalnym transferze, powiedzmy o warunkach, jakie znajdujemy w tym dzienniku, Victor Oziman w United za 100 milionów euro, Ronaldo wypożyczony do Napoli, Manchester opłacający część jego pensji. Pozostaje przekonać do takiego scenariusza samego Cristiano, piszą Turyńczycy. No i e, można się śmiać, ja sam przyznaję, uśmiechnąłem się pod wąsem na e, tę wzmiankę na okładce dziennika Tutto Sport, ale ostrzegam to właśnie i przypominam, to właśnie Tutto Sport jako pierwsze napisało o transferze Cristiano Ronaldo do Juventusu i wówczas też e, się uśmiechaliśmy, a później e, miny nam zredły, kiedy ten transfer doszedł do skutku. Tak czy inaczej, drodzy amici sportivi, wszystkie pineski, czyli wszystkie tematy z okładek w zakładce społecznej, serdecznie. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani. My zaś zaczynamy tradycyjnie od meczu, od tematu boiskowego, z uwagi na to, że wczoraj swój mecz rewanżowy w kwalifikacjach do Ligi Konferencji grała Fiorentina. No i co? No i awansowała. Możemy być zadowoleni, ponieważ włoski klub po pięciu latach zagra w Pucharach Europejskich. O tym pisze zarówno gazeta, jak i Corriere dello Sport i od tego tematu zaczynamy. L'Europa torna-wiola. Europa znowu będzie, czy jest fioletowa. Podopieczni Vincenzo Italiano zremisowali bezbramkowo stuentę, a ponieważ wygrali pierwsze spotkanie, to oni zagrają w lidze konferencji. Tym samym awansują do fazy grupowej europejskich pucharów po pięciu latach, jak pisze pan Olivero, a bohaterem okazuje się Pietro Terraciano, który w 97 minucie popisał się kapitalną interwencją. Nie była to jego jedyna dobra postawa w tym spotkaniu. Tak czy inaczej, ocalił Fiorentinie skórę w samej końcówce no i słusznie został wybrany zarówno przez Gazetę dello Sport, jak i Corriere dello Sport bohaterem tego meczu z notą 8 od obu gazet. Dobre oceny też dla Amrabata, Niko Gonzaleza siódemki oraz Milenkowicia Igora oraz Mandragory. Oni otrzymali 6,5. Fiorentina melduje się w lidze konferencji. Gratulujemy wszystkim fanom Wioli. My tymczasem zajmijmy się wczorajszym losowaniem grup fazy grupowej Ligi Mistrzów. No to poznaliśmy rywali. Jak wasze emocje? Będzie trudno, będzie łatwo, będzie skomplikowane, będą to skomplikowane pojedynki, no ale oczywiście kibicujemy. Przynajmniej my, jako amici sportywi wszystkim włoskim ekipom na tej fazie rozgrywek i w każdej, w której się znajdą, ja otwieram razem z Wami Gazetę dello Sport, ponieważ tam ta analiza została popełniona w najbardziej obszerny sposób. Tam dziennikarze przejęli się losem włoskich drużyn chyba najbardziej. W związku z tym zobaczcie, jak wita nas dzisiaj Gazeta Delo Sport. Champions da Briwi do Liga Mistrzów pełna emocji. Emocji nie zabraknie, ale zobaczmy, co pisze włoski dziennik. Oczywiście Napoli zmierzy się z Ajaxem, Liverpoolem. i Rangersami. Inter trafił do grupy śmierci z Bayernem, Barceloną i Wiktorią Pilzno. Milan zagrał z Chelsea, zagra z Chelsea, Salzburgiem i Dynamem Zagrzeb, a na Juventus czekają już Paris Saint-Germain, Benfica i Maccabi Haifa. Jak podsumowuje to wszystko Gazeta dello Sport, słuchajcie, dzisiaj na czterech różnych stronach można znaleźć szczegółową analizę rywali i te strony chciałbym Wam pokazać. Zanim jednak to krótki felieton, który podsumowuje, robi to pan Luigi Garlando, w ogóle Prognozy Włochów, perspektywę Włochów na to, co wczoraj się wydarzyło. Pan Luigi Garlando pisze, że to było losowanie gorące, ale wszystkie włoskie drużyny mogą dać radę. On wierzy w to, że to mogą być cztery awanse. Tu niekoniecznie potrzeba cudów. Basta no delle imprezy, wystarczą świetne występy. Inter ma najbardziej pod górkę, to chyba naturalne. Myślę, że się z tym zgodzicie. Naturalne po tym, co wczoraj się wydarzyło, ale jego szansą będzie, zdaniem Włochów Barcelona, która mimo pozyskania Roberta Lewandowskiego, który jak widzicie zdobi ten tekst pana Garlando, ma wciąż swoje problemy. Milan może ograć Chelsea. Juventus prawdopodobnie awansuje, o ile nie zagra jak z Porto czy z Lyonem, pisze Włoch. Zaś grupa Napoli to frullatore, to mikser, blender. Tu piłka będzie krążyła szybko i nieprzewidywalnie, zwłaszcza z Neapolitańczykami i Liverpoolem, a do tego siłaczami z Glasgow Rangers. To właśnie takie zwięzłe podsumowanie autorstwa pana Luigiego Garlando, Tymczasem ja chciałbym przejść razem z wami przez te strony gazety Dello Sport omawiające poszczególne grupy, a w zasadzie losy, przewidywana, przewidywane losy poszczególnych włoskich dużym. Zacznijmy od Interu, od grupy śmierci, choć Włosi nazywają taką grupę Girone di Ferro, to znaczy grupę grupą żelazną, grupę z żelaza. Każdy z artykułów jest uzupełniony o statystyki włoskiego zespołu w starciu z rywalami z grupy. No to zobaczmy jak to się przedstawia w przypadku Interu. Inter wygrał tylko jeden mecz na dziesięć pojedynków z Barceloną. Sześć przegrał, jeden ym, y, y, trzy zremisował. W starciu z Bayernem trzy razy wygrał, trzy razy przegrał, raz zremisował. Z Wiktorią Pilzno zaś jeszcze się nie mierzył. Będzie więc trudno, ale historia pokazuje, pisze pan Vincenzo D'Angelo, że wygrana z najmocniejszymi wcale nie jest niemożliwa. To wręcz ricordi Dolci. Miłe wspomnienia. Simone Inzaghi po tym losowaniu powiedział, cytowany w tym tekście, jesteśmy Interem za z entuzjazmem i powalczymy, by utrzymać równą formę przez cały sezon. Na razie tę formę Inter buduje na słabszych drużynach, to znaczy Lecce i Specja. Dziś wieczorem test z Lacją, o nim powiemy oczywiście. No a w Lidze mistrzów Simone Inzaghi chce utrzymać to samo tempo i tę samą równą, wysoką formę. No to co, Milan? O Milanie mówi się jako o zespole, który ma szansę z uwagi na to, że jak pisze pan Marco Falisi, diavolo, non è l'inferno. Drogi dia, nie jesteś w piekle. Czemu tak? Spójrzmy chociażby na statystyki. Najpierw rywale. Chelsea, Dynamo, Zagrzeb i Salzburg. Maldini cytowany już w tytule, jesteśmy zadowoleni. Girona, Keci, Sodiswa. Dwa mecze z Chelsea, dwa remisy. Dwa mecze z Salzburgiem, dwie wygrane. Cztery mecze z, Dynam z Dynamem, Zagrzeb, cztery zwycięstwa. Milan ze swoimi grupowymi rywalami jeszcze nie przegrał. W związku z tym Maldini kontynuuje swój komentarz, faworytami jesteśmy my i Chelsea. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi na wielkie marzenia, ale jestem pewien, że nikt, kto natknie się na Milan nie będzie szczęśliwy. No, ciekawe, gdyby Milan podtrzymał statystyki, to faktycznie ma spore szanse, realne, przynajmniej w mojej opinii szanse na wyjście z grupy. Juventus, no właśnie, Portolion, miejmy nadzieję, że miankowi zapomnieli już o tych wtopach, bo nawet wpadkami trudno to nazwać, ale powinni uważać na PZ? Pewnie tak, ale Włosi uważają, że prawdziwym pułapką, prawdziwą, prawdziwą zmorą Juventusu może być Benfica. Juve pensa al Benfica. To tytuł artykułu pana Marco Guidiego. Czemu w ten sposób? Zwróćmy uwagę chociażby na statystyki. Z że Bianconeri zagrali ośmiokrotnie, z czego sześć razy wygrali, dwa zremisowali. Jeszcze z Francuzami nie przegrali. Z Benficą tymczasem zagrali sześciokrotnie i aż cztery razy przegrali. Raz zwyciężyli, raz zremisowali. Dwa pojedynki z Maccabi Haifa okazały się wygrane. Nedved ostrożnie Podchodzi do tej rywalizacji i mówi: Mamy skomplikowaną grupę, ale powalczymy o swoje. Przy okazji skomentował transfer Arkamilika, o którym za chwilę powiemy. Z Milikiem w drużynie, napad mamy już kompletny, ale nasze mercato nie jest jeszcze zakończone. A żeby dosypać pieprzu, a może powiedziałby nawet trochę chili, zacytuję jeszcze jedno zdanie Pawła Nedveda: Powiedział, że po poniedziałkowym remisie z Sampdorią zmierzyliśmy się ze zbyt surową krytyką. To zdanie pozwólcie, że pozostawię waszej indywidualnej ocenie. Tymczasem Napoli. Napoli no właśnie, mierzy się z duchami z przeszłości, czyli z m.in. Liverpoolem. Gazeta dello Sport pisze, Napoli, Edura ma, czyli będzie trudno, czy jest trudno, ale, no właśnie, ale Helia Ozymen mogą okazać się zabójczą bronią Neapolitańczyków. No chyba, że jak twierdzi tu to sport, Napoli odda Ozimana do Manchester United, ale to pozostawmy na razie zupełnie na marginesie. Spalletti podchodzi do rywali bardzo Ostrożnie. Mówi, że mamy bardzo grup, trudną grupę i trudno mi oceniać nasze procentowe szanse na awans jednym z przeciwników tak jak wspomniałem po raz kolejny będzie Liverpool który pomimo fall startów w Premier League jak pisze pan Mauricio Nicita w tym sezonie pozostaje jednym z faworytów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów w związku z tym absolutnie nie należy anglików lekceważyć No a co wy na to Amici Sportivi no już nie mogę się doczekać żeby sięgnąć do komentarzy najpierw jednak spoglądam na dotychczasowe wyniki głosowania jak włoskie kluby poradzą sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów chodzi oczywiście o rubrykę Domanda del Giorno zakładka Społeczność zapraszam do oddania głosu i zostawienia komentarza. Na razie twierdzicie, i to jest 40% z was głosujących, że awansują dwa zespoły. Zajrzę za chwilę na, do komentarzy, które 29% z was uważa, że to będą trzy zespoły, 14% z was jest optymistami. 14% mówi wszystkie awansują. 9% dla opcji awansuje tylko jeden zespół, i 9% również, że wszystkie odpadną. No to. Sprawdzam. Matijas3000, obstawiam Milan i Juve, ale chciałbym, żeby pozostałe dwa przekonały, że się mylę i również wyszły z grupy forca Serie A. No, gdzie podpisać, drogi panie Matias Pozdrowienia. El Plombini, duże szanse mają Milan, Napoli oraz Juve i to właśnie na te ekipy stawiam. Inter trafił niestety między młot a kowadło. A może magia San Siro zadziała? Kto wie? Michael Trellowy, który kibicuje Milanowi, pozdrowienia Michaelu, powiedział, nie przepadam, czy napisał, nie przepadam, ale myślę, że nawet Inter ma szansę Urwać punkty Barcelonie. Tak samo Napoli, zawsze mocna na jesień, może powalczyć z Liverpoolem. Justyna Pawliczak, justa, pozdrowienia. Myślę, że Milan ma szansę, a wręcz powinien awansować. Juventus, gdyby się udało wyleczyć wszystkie kontuzje, ale. Może być jakiś psikus po drodze. Inter się zawsze wykłada, a na Napoli czekam, co pokażą w lidze z zespołami stopu. Jesteśmy wszyscy ciekawi. Ja też jestem absolutnie arcyciekawy tego, co pokażą Włosi w lidze mistrzów. Prasa buduje już nastroje, buduje emocje, oczywiście kibicuje. My również trzymamy kciuki za Włochów. Niechże w końcu pokażą, że ta Liga Mistrzów nie jest taka straszna, jak ją po włosku malują. Ale nie tylko Liga Mistrzów dla Włochów. Oczywiście również Liga Europy. Gdybyśmy zajrzeli do dzisiejszego wydania... Dziennika Il Romanista, no to tenże dziennik, ta gazeta przeżywa naturalnie to, co wydarzy się dzisiaj z kolei. A dzisiaj Roma i Lazio poznają swoich rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Avanti i prossimi, no to czas na następnych. Oggi il sorteggio pisze pan Leonardo Franquelli, czyli dzisiaj losowanie. W jaki sposób przedstawiana jest ta sytuacja, ta, to losowanie? Dziennik Il Romanista oczywiście przeżywa to bardzo emocjonalnie mówi, że w związku z tym, że Roma będzie losowana z pierwszego koszyka, podobnie jak Lacjo, to pozwoli Romie, bo o Lacjo tutaj nie wspomina, ale... Ujmijmy to, że włoskim klubom pozwoli uniknąć na tym etapie rywali pokroju Arsenalu czy Manchesteru United. Największymi pułapkami włosi nazywają Real Sociedad PSW i Fenerbahce. No i jak informuje ostatni akapit zatytułowany Come Funkcjona, czyli jak to działa. Jedynym obwarowaniem dzisiejszego losowania będzie to, że nie mogą zagrać ze sobą drużyny z tego samego kraju, przynajmniej do ćwierć finału. 8 września start rozgrywek 31 maja finał ligi Europy. A skoro już jesteśmy o Romie, to zajrzyjmy do artykułów o Romie, z uwagi na to, że lada chwila ma zostać dopięty transfer, o którym dzisiaj huczy włoska prasa, bo i Gazeta, i Corriere piszą o tym samym zawodniku, który ma lada chwila stawić się w Rzymie. To Mohamed Madi Kamara, 25-letni gracz Olimpiakosu, którego kontrakt wygasa w 2024 roku. To gwinejski pomocnik, mierzący 182 cm, ważący 75 kg, miałby zastąpić w rzymskim klubie kontuzjowanego Giniego Weinbergera. Nalduma. To taki transfer last minute, takie uzupełnienie w związku z niespodziewanym urazem Holendra. Tiago Pinto ma dopiąć ten transfer, ten transfer jeszcze dzisiaj, a chodzić będzie o wypożyczenie z prawem do wykupu. Olympiakos nie wpisywał już nawet piłkarza na listę uprawnionych do gry w Lidze Europy. No i lada chwila ma zostać ogłoszony nowym graczem Giallo Rossi. A skoro już weszliśmy na piłkarskie Mercato, to co? Emiak Mercato, Emiak Milik, Arkadiusz Milik. Słuchajcie, Arkadiusz Milik w Juventusie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są wśród Was tacy, którzy nigdy takiego zdania nie chcieliby usłyszeć i nie chcieli usłyszeć w porannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej, ale tak, to jest już fakt. Arek Milik w Juventusie, Arek dołącza do Juve, jest już po testach medycznych, wczoraj wylądował w Turynie po południu. To wszystko się dzieje i dzisiaj ten temat przeżywają zwłaszcza Tutto Sport i Corriere dello Sport. Gazeta dello Sport dziwnie, no może go nie lekceważy, ale wspomina go tylko tak jakby chciała odrobić lekcję i z czysto dziennikar dziennikarskiego obowiązku skupia się na zupełnie czym innym, o tym za chwilę powiem, ale zajrzyjmy do Corriere dello Sport, gdzie Polakowi poświęcono całkiem spory artykuł. Eko Milik, Oto i Arkadiusz Milik. Juventus zdecydował, to Arek będzie wiceduszanem. Duszanem. Po tygodniach poszukiwań, czytamy w tym tekście, właściwego wzmocnienia ataku, wczoraj po południu w Turynie wylądował były gracz Napoli i Marsylii. Juventus zdecydował, to będzie Milik, to Arek będzie zastępcą czy zmiennikiem Duszana. Warunki znamy: wypożyczenie za 2 miliony euro, ewentualny wykup za 8 milionów. No i cóż, resztę chyba powie boisko. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest zachwycony tym transferem, ja również muszę przyznać. Natomiast w tym miejscu chciałbym serdecznie polecić Wam materiał Tomka Ciękawa. Opublikowany na jego kanale YouTube, ponieważ zwraca on uwagę na ciekawe chociażby statystyki. Spogląda na ten transfer, na wzmocnienie no właśnie, czy to będzie wzmocnienie, to oczywiście wyjaśni boisku ale na, ten, na to uzupełnienie składu Juventusu z ciekawej perspektywy. Dlatego serdecznie polecam Wam analizę Tomka dotyczącą tego transferu. Ja z kolei zaglądam do Gazety dello Sport, żeby pokazać Wam jaki transfer przeżywa mediolański dziennik, a jest to transfer Leandro Paredesa, który ma zostać sfinalizowany do końca tego tygodnia, ponieważ przeprowadzka Milika robi finansowo miejsce dla tego szpiłkarza. Gdyby to był Memphis Depay Paredesa w Juve nie obejrzelibyśmy, a tutaj proszę, już Gazeta dello Sport ubiera go w koszulkę Juventusu. On również był łączony z Juve od jakiegoś czasu. Tak czy inaczej, różowy dziennik pisze dzisiaj o porozumieniu z, Argent... z Argentyńczykiem, o tym, że PSR zgadza się na wypożyczenie, że transfer zostanie sfinalizowany Właśnie w najbliższą niedzielę i tym samym Paredes dołączy do rodaka i przyjaciela Angela Di Marii. Będzie zarabiał w Juventusie 7 milionów euro rocznie. No i warto wspomnieć, co skrupulatnie czyni dzisiaj Gazeta dello Sport, że piłkarz grał już w trzech włoskich klubach. Były to Kiewo, Roma i Empoli w latach 2014-2017. Zapraszam do komentowania. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. My tymczasem pozostajemy na piłkarskim mercatu, ale teraz nietypowo, bo pomówmy o lecze. I nietypowo, bo pomówmy o nietypowym, jak na lecze, jak na Beniaminka, transferze. Samuel Untiti dołącza do ekipy z lecze. Co o tym sądzić? Na pewno wiemy, a możemy spodziewać się, że kibice lecze są wręcz w siódmym niebie, o czym pisze dzisiaj Gazetta dello Sport. Piłkarz również, jemu poświęcono osobny tekst. Pan Francesco Velucci opisuje jego wczorajszą podróż do lecze. Jak widzicie, Samuel piange di gioia, Samuel płacze z radości. Około 300 kibiców powitało Umtitiego wczoraj wieczorem, bo pojawił się w lecze o 20.20. 20. Zmierzył się z ogromnymi emocjami, został bardzo ciepło przyjęty, do tego stopnia, że jak relacjonuje gazeta, właśnie się sam wzruszył. Lece Dzia. Pazza di lui, już szaleje na jego punkcie. Delirio, lacrime, gorączka, łzy, wzruszenia, takie hasła pojawiają się w tym tekście. No spory dym wokół tego nietypowego, jak na Beniaminka, transferu. Hiszpanie, jak się okazuje, będą opłacali całość wynagrodzenia obrońcy, który walczy też o wyjazd na mundial. No i celem jest to, żeby w lecze ten zawodnik się odrodził. Na to liczy również Barcelona. Będziemy bardzo przyglądać się temu transferowi, tym poczynaniom tej przygodzie. A przy okazji na tej samej stronie w kolumnach po lewej i prawej stronie znajduje kilka szybkich strzałów z piłkarskiego mercato, które chciałbym Wam przytoczyć. To znaczy, Bologna sprowadza Joshua Zirkse, 21-letniego byłego napastnika Parmy, teraz z Bayernu Monachium. Szymon Żurkowski jest bliski powrotu do Empoli. Sassuolo chciałoby Bajramiego, ale prawdopodobnie zgarnie go Fiorentina, zaś Atalantę wzmocni młody Duńczyk, 19-letni Rasmus Hojlund. A skoro o Atalancie mowa, oczywiście zapraszam do odsłuchania nowego odcinka podcastu Marcina Jerzyka z serii Brawi Ragacji, podcastu, który który pracujemy nad tym, żeby trafił również na nasz kanał na YouTube, ponieważ upominacie się o tym, że o to, by zaopiekować się tym tematem również na naszym kanale na YouTube, więc chcemy do tego doprowadzić, drodzy amici sportivi. No dobrze, tyle o Lidze Mistrzów, tyle o Lidze Europy, tyle o piłkarskim mercato, zapowiedzmy na koniec dzisiejsze mecze, a dzisiaj w Serie A grają po pierwsze Monza z Udinese, w Moncy, a następnie Lazio z Interem. Zacznijmy od tego pierwszego spotkania, które może pojedynkiem z najwyższej półki nie jest, ale o tyle interesującym jest meczem i ciekawym, że pisze się o nim w kontekście gorących ławek trenerskich, ponieważ szkoleniowcy obu drużyn mogą kandydować, a w zasadzie kandydują do miana bycia Zwolnionymi jako pierwsi, pierwsi w pierwszej kolejności w nowym sezonie. To oczywiście Giovanni Stropa, Monza oraz Andrea sotil Udinese, obaj przedstawieni dzisiaj przez pana Francesco Veluciego, pankineke Scottano, czyli ławki, które parzą. Ten pojedynek może zadecydować o zwolnieniu któregoś z nich, jeżeli. Przegra tenże pojedynek. No cóż, start ewidentnie pod górkę dla obu zespołów. Wątpliwości otoczenia co do kompetencji trenerów. Obie drużyny, jak, szukam, jak czytamy, szukają przełomu. Mąca myśli już podobno o Dezerbim. No to byłby bardzo ciekawy angaż, ale Stropa broni się na to, reagując na pytania o Dezerbiego, mówiąc spokojnie: Przecież potrzebują trochę czasu, żeby zaaklimatyzować drużynę w pierwszej lidze. Więc zobaczymy, jak potoczą się losy obu szkoleniowców. Mecz, mecz Monza-Udinese dzisiaj o 18.30 oczywiście w Eleven Sports. Tymczasem absolutnym hitem jest dzisiaj starcie Lazio z Interem. Jak możecie się domyślić przedstawiane się jest ono we włoskiej prasie jako starcie Simona Inzagiego z dawną miłością z drużyną. Jego serca po raz kolejny będzie musiał się z tym zmierzyć, w związku z tym, i pewnie tego też się domyślacie, najbardziej przeżywa ten pojedynek rzymskie wydanie: Corriere dello Sport. No to otwieramy, drodzy amici sportivi, a tam Lazio Simone. O oh, no! O oh, nie! Cytowani obaj trenerzy obu zespołów podchodzący do tego pojedynku. Zacznijmy od Mauricio Sarriego, który powiedział przed meczem: Inter jest mocniejszy, ale chce. Chcę, by moi zawodnicy zagrali ze sportową agresją i wolą walki, bo z takim nastawieniem możemy mierzyć się z największymi. Z kolei o Inzagi napisano, że Lazio to dla niego l'Aversaria di cuore, przeciwnik bliski sercu. Ale mecz jest o tyle ważny dla tego szkoleniowca, że Inzagi dostanie albo przynajmniej może dostać pierwsze realne odpowiedzi na temat formy swojego zespołu. No bo umówmy się, do tej pory na Naradzuri mierzyli się z Lecce, ze Zlecze, ze specją. Obamecze wygrali. A teraz czas na poważniejszy sprawdzian. Teraz czas na rywala z wysokiej półki, a Lazio takowym absolutnie jest. Inzagi z kolei zapowiedział przed tym meczem 3-4 zmiany w podstawie, by móc zarządzić siłami i energią w zespole. No to jakich jedenastek się spodziewać? Oczywiście sięgamy do gazety i koriery na przewidywane składy, przewidywane jedenastki, i trzeba przyznać, że dziennikarze tak jakby puścili mimo uszu to, co mówił Inzagi, z uwagi na to, że twierdzą, że on wyjdzie na to spotkanie praktycznie najmocniejszym składem. Ale zobaczmy, jak to się przedstawia, i zacznijmy od gospodarzy. W bramce Provedel w obronie Lazio, Lazzari, Patrick, Romagnoli oraz Marusic. Druga linia to już zmiany, to znaczy um, Gazeta dello Sport twierdzi, że będą to Milinkowicz, Cataldi i Vesino, Natomiast Corriere twierdzi, że to będzie Milinkowicz, Cataldi i Basic. A tak z kolei Felipe Anderson immobile i Zakani według Gazety dello Sport. Trójka Felipe Anderson immobile i Pedro według Corriere dello Sport. Tymczasem goście zagrają w składzie. Według gazety Handanović, Skriniar, De Fray Bastoni. Corriere twierdzi tak samo. Druga linia, tutaj mamy jedną różnicę. Gazeta twierdzi, że to będzie Dumfries, Barella, Brozowicz, Gagliardini oraz Di Marco, który ponownie wyprzedza Gosensa w wyścigu po pierwszą jedenastkę. Natomiast Corriere dello Sport twierdzi, że zagra nie Gagliardini, a Hakan Calhanoglu. Duet Lula to kwestia oczywista. Lukaku i Lautaro przewidywanie w ataku w podstawie na dzisiejsze spotkanie. No to jak przewidujecie? Oczywiście 20:40 zapraszam do Eleven Sports, tym bardziej, że mecz na żywo ze stadionu, ze Stadio Olimpico w Rzymie skomentują Julek Kowalski oraz Dominik Guziak. A my, a my Drodzy Amici Sportivi, widzimy się w poniedziałek, ale tym, którzy zamierzają w sobotę jutro oglądać mecz Cremone ze Torino, Partidazo, mówię do usłyszenia, bo będę miał przyjemność współkomentować ten mecz. I jednym okiem spoglądać na wynik meczu Juventusu z Romą, bo to też jest hit tego weekendu. Co jeszcze? Na naszym kanale, drodzy Amici Sportiwi, wylądował drugi odcinek serii Kibice w Turynie, czyli Amici Sportivi on Tour. Drugi dzień i trzeci zresztą naszej relacji z wyprawy wspólnej z Pumexem do Turynu na mecz Juve Atalanta. Serdecznie zapraszam. Ciekawy jestem waszej opinii i dziękuję wszystkim, którzy już podzielili się takowo dużo ciepłych słów pod naszym adresem no i co? No i widzimy się w poniedziałek, słyszymy się w sobotę i słyszymy się też w przyszłym tygodniu, ponieważ w przyszłym tygodniu seria A gra również w połowie tygodnia tymczasem buona giornata, amici sportivi, ciao